Ci wymyśliłem. Wcale się nie zdziwię, jak za chwilę zobaczymy dziennikarzy pod bramą. Na razie widać Karolinę. O. Wsiada do radiowozu, czyli pewnie uparła się, żeby reprezentować tego gościa. Oho, ktoś tu zgłodniał. Nie, no jadła godzinę temu. Już to przerabiałem z Sylwią. Zosia na razie nie dba o mnie i może być karmiona na każde żądanie. A kiedy ty o tym rozmawiałeś z Sylwią? Nie wiem, nie zapisywałem, jakoś po poradzie. Co się stało? Dobra, weź podaj mi butelkę tam, leży na stole. Już. Już, Maruszka, już. Już ci płynie przyniesie. Uła! To strzyknięcie to nawet chyba sąsiedzi słyszeli. No. Już dostaniesz. Podasz tą butelkę, czy nie? Jak? Nie wiem, no, czołgaj się, cokolwiek.